Jaki masz numer buta? Bo jestem zaskoczony tym, jaki... Małe ma stópki. On na obcasie chodzi, bo on strasznie niski jest. 45. Bo tobie się wydaje... Dobra, no dzięki wielkie. Ja rozumiem, o co ci chodzi, bo tobie się wydaje, że Boxley jest wysoki, a ma małe stópki, ale to jest tak, że on też sobie wkładki takie dosyć... Ja nie mam wkładek, tylko mam po prostu... Buty na zdjęciach, na zdjęciach zawsze staje na palcach. Gola ma tak samo. No bo pierwszy raz. Ale ci też życie dogoni. Pierwszy raz sobie buty założyłem. Para nie nosi żadnych. Dobre. Ale to Gola ma wkładki właśnie teraz. Co ty pierdolisz? No kurwa stary, ja mam tego. A to zdejmij buta. Ja. Ty zdejmij pierwszy. Jakie ma wkładki? Co ty pierdolisz? No masz. Widzisz tu wkładkę? Przecież tam, kurwa, Michał to jest taki gość, który jak go uderzysz, to za chwilę zrzuca na mnie albo wiesz, próbuje odbić jakoś nieudolnie pancza. Ale ci to nie wyszło, stary. Ale ostatnio gadałeś o tym, że... Stary, nigdy to, w życiu... Zacząłem ubierać wyższe buty, to kupił wyższe buty. Ale co za bzdura, wymyślasz sobie. No prawda, nie, jest do mnie. To jest prawda, to jest prawda, ty kurwa. Ty parmazonie pierdolony. Mordo. Było tak. Buty? Było tak, mówi do mnie tak. Bo jaki obraz dopierdoliłem. Mordo, trzy miesiące na te buty czekałem i już dawno były zamówione, więc stary, miałem przed tobą je. Chuj w to, ale no, przyznałeś się do tego, że się kłócimy, kupiłeś stary. Wyższy, stary obcas. Dobra, obcas. Odbijasz piłeczkę, kurwa, z jakiejś głupoty. Parmazon. Dobra, pierdolisz. Się kłócicie obcasy na butach. Starczy, mamy kolejne...